Witam na kanale Telka24. Ostatnio robiłem test karty Ethernet pod USB typu C, która obsługuje maksymalnie 2,5 gigabita na sekundę. Wtedy powiedziałem, że nie widziałem kart w internecie, które obsługują większe prędkości. Tutaj akurat widz napisał mi w komentarzu, że firma Walink produkuje karty pod USB typu C z maksymalną przepustowością 5 gigabitów. Jak widzicie, tę kartę specjalnie dla Was zamówiłem. Ją przetestujemy w dzisiejszym odcinku. Jest to dokładnie model WLNWU 340G. Maksymalna przepustowość tej karty jest 5 gigabitów na sekundę. Jak tu możemy z tyłu wyczytać, jeśli chodzi o systemy, jakie obsługuje, to jest Windows 10 oraz 11 oraz też system Mac OS od 10.6 oraz nowsze. Dobrze, zobaczymy zawartość opakowania. Jak widzicie, jeszcze tego nie otwierałem. Mam tu jeszcze tą plombę oryginalną z pudełka. Otworzymy, zobaczymy, jak to w ogóle wygląda. Może się okaże, że w środku nic nie ma. Mamy instrukcję obsługi oraz sam adapter Ethernet pod USB typu C. Tu jest, jak widzę i czuję, jest wykonany z jakiegoś metalu. Mamy tu wejście Ethernet, z drugiej strony mamy wejście USB typu C do komputera. Dobrze, nie będę przedłużał, podłączamy pod komputer, zobaczymy, czy nam to wykryje, czy jakieś sterowniki potrzebujemy ściągnąć. I następnie zrobimy kilka testów z prędkością mojego internetu, który mam w domu. Teraz podłączymy nasz adapter Ethernet pod USB typu C do komputera. Standardowo tu jest zastosowane USB typu C w standardzie 3.2. Jak było słychać, komputer wykrył te urządzenie. Zobaczymy, czy jak tą kartę widzi. Jest tutaj... Od razu możemy wyczytać, tu jest na kości Realteka, a dokładnie zaraz zobaczymy, czy możemy tutaj w zaawansowanych zobaczyć, jaka to jest kość. To jest napisane Realtek USB typu C 5 gigabitów, Family Controller. Dobra, to podłączam od razu kabel Ethernet. Tutaj pamiętajcie o kablach Ethernet, żeby to były minimum klasa 6A. Ja tu mam akurat taki kabel, który widzieliście w moich wcześniejszych testach. Test tego kabla. Pokażę Wam link do tego testu w opisie do dzisiejszego odcinka. Teraz powinienem ten akurat przetestować z tą kartą, ten kabel Ethernet, porównać wtedy kabel 6A do 5E. Może taki zrobię drugi test, jak będziecie chcieli, żeby porównać, jaka duża jest różnica przy spadku prędkości przy takich kablach Ethernet. Już widzę, że nam zapięła internet do naszego komputera. Zaraz zobaczymy jeszcze, jaką nam wykrył prędkość. Tu możemy zobaczyć, że nam się synchronizowało na 5 gigabitów. IP dostaliśmy. Ważna rzecz, żeby podłączyć w odpowiednie gniazdo w naszym routerze, bo większość routerów ma jedno gniazdo szybsze, a reszta ma wolniejsze. Tu akurat u mnie jest jedno gniazdo akurat 10 gigabitowe, a 4 1 gigabitowe, dlatego warto poprawne gniazdo podłączyć. Mój operator daje mi maksymalną prędkość 5 gigabitów. Zaraz dokonamy testu prędkości na karcie Walink 5 gigabitów, ale zanim to zrobimy, warto zaktywować sterowniki, ponieważ jak zobaczyłem u siebie w ustawieniach, sterowniki były sprzed 2 lat. Dzięki tej karteczce miałem link do aktualnych sterowników, mam w tej chwili z tego roku. Druga ważna rzecz, jeśli chodzi o USB typu C, zalecane jest podłączenie pod USB w standardzie 3.2. Jak widzicie, ja mam w komputerze 2 różne wejścia USB typu C, jedno w standardzie 3.1 oraz w standardzie 3.2. I teraz zgadnij z gadula, które wejście jest które, bo nie napisali na obudowie, które służy do którego. Dobrze, mam nadzieję, że internet się nie zawstydzi. Przed kamerą pokażę swoje maksymalne prędkości. Troszeczkę tutaj testowałem poza kamerą. Wiem, że zaraz napiszecie mi, że powinienem korzystać z komputer do komputera przy użyciu karty, powiedzmy 10 gigabitów do 5 gigabitów, żeby sprawdzić połączenia, ale w tej chwili nie mam takiej możliwości. Po prostu spróbujemy wykonać na 2 różnych przeglądarkach połączenie, sumujemy te prędkości i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu jak widzimy, na jednej przeglądarce mamy 3,2 gigabita, w tej chwili tu spada, ale możemy sobie sprawdzić w menadżerze zadań, jaką mamy prędkość, w tej chwili jest 2,7. To jak widzieliście, wyskoczyło ponad 3, było na początku. 3 i 2, 3 i 4. Jak testowałem poza kamerą, dochodziło mi do 4 z kawałkiem, a to też zależy od pory, niestety dnia. Wiadomo, że internet, który dostajemy do mieszkania, też korzystamy, powiedzmy, z tej infrastruktury między budynkami wspólnej. Za chwilę wykonamy drugi test, czy będziemy też mieli powyżej tych 3 z kawałkiem. Niech skończył się test. Wykonaję ponownie. Tak samo. Start. Widzimy, że mamy ponad 2,5, 3,1, 3,2. To już zależy od obniżenia internetu, który daje nam dostawca. 3,5. Widzimy, że karta jest wydolna, to powiedzmy na 4 tam przez chwilkę było. Powiem Wam jedną rzecz, że ta karta dosyć się grzeje, jaką dłużej potestujemy. Zaraz wykonamy trzeci test. Tylko niech się skończy. A no tutaj speedtest.pl się. I ja akurat dzisiaj testuję przez strony, zazwyczaj zalecałem Wam programy, ale jak chciałem odczytać jeden program i drugi program, to coś się gryzło, nie chciało, pokazywało mi maksymalne 500 megabitów, tylko mamy trzeci, czyli jest 2,5, w tej chwili nie chcę przekroczyć 2,8. Nie wiem, czy to słyszycie, po prostu komputer strasznie zaczyna wtedy wiatrak głośniej chodzić. Na większych obrotach widać, że tu mamy też obciążenie procesora, pamięci. Trochę był najgorszy z tych testów. Nie, na tej karcie, jeśli macie dobrego operatora oraz wydolne wyjście USB i nie macie za bardzo komputera zawalonego, spokojnie powyżej 4 gigabitów możecie na tej karcie osiągnąć. Ja tą kartę na tą chwilę spokojnie polecam. Pewnie zostanie nawet ze mną na dłużej. I jak będę po prostu zwiększał internet do 10 gigabitów, mam taki zamiar zwiększyć internet, żeby po prostu przetestować dla Was, czy ile mi się udało osiągnąć na moim komputerze przy 10 gigabitach. Zobaczymy to, ale to niedługo. Mam nadzieję, że Wam się podobają takie domowe testy, jeśli chodzi o sprawdzenie prędkości danego urządzenia. Ja z tą firmą mam pierwszy raz do czynienia, ale widzę, że mogę śmiało polecić, jeśli chodzi o karty Ethernet pod USB typu C. Spokojnie osiągniecie powyżej 2,5 gigabita, jeśli chodzi o prędkości domowe. Ja tu osiągałem, jak mówiłem wcześniej, maksymalnie 4 z groszami mi się udało osiągnąć, ale też w odpowiednich warunkach, jeśli chodzi o obciążenie łącza dochodzące do mojego budynku. Jeśli Wam się filmik dzisiejszy podobał, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, co sądzicie o takich kartach. Trzymajcie się, miłego dnia życzę Wam.